ulica Gdyńska w Poznaniu. Wjazd do miasta od strony Wągrowca. Dwa pasy ruchu, 50. Z lewej, z prawej strony tylko zakłady przemysłowe. Ani szkoły, ani przedszkola, ani domu mieszkalnego nawet. Zaczyna się trzeci pas, który służy do zjazdu na skrzyżowanie. Za chwilę za skrzyżowaniem rozpoczyna się pas, który służy do wjazdu z tego skrzyżowania na ulicę. A tutaj, na tym pasie, stoi policja. Po co ta policja? Co robią? Mają zapalone, zdaje się, niebieskie koguty, co oznacza, że są na interwencji. Tą interwencją jest tak zwana rutynowa kontrola radarowa. Tutaj skrzyżowanie ze światłami, nie ma żadnego przejścia dla pieszych, cały czas 50. Po co ta 50? Chyba po to, żeby panowie policjanci mogli stać na pasie ruchu, chyba nielegalnie, i zarabiać pieniądze.